Pan Stanisławik po raz kolejny gości ze swoją wystawą w Staszowskim Ośrodku Kultury, z czego również bardzo gorąco się cieszymy. Urodził się w Kręczanach, koło Nowego Sącza. Nie mając od urodzenia rąk, już jako 5-letni chłopiec zaczął malować ustami i nogami. Stosowane najczęściej przez artystę techniki malarskie to akryl, olej, pastel, akwarela, tempera, rysunek ołówki. Stanisław lubi eksperymentować z innymi technikami malarskimi. Jest samoukiem. Znany jest ze swoich spokojnych i bardzo dokładnych studiów budynków. Ulubione tematy malarskie to krajobraz rodzinnych okolic, martwa natura, akt, a także obrazy surrealistyczne, pełne bardzo osobistych, metafizycznych nastrojów, o czym za chwileczkę pan Tomasz Staszewski będzie szerzej mówił. Poza sztuką uwielbia jeździć samochodem. Ja się spóźniłem, bo oglądałem samochód pana Stanisława przed chwilą, który sam prowadzi nogami. Brał udział w rajdach samochodów terenowych, 4x4, słucha muzyki, także chodzi po górach. Należy do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami z siedzibą w księstwie Liechtenstein. Do tego związku należy od 1989 roku jako stypendysta, a w 2005 roku został członkiem zrzeszonym. Pracę malarza można oglądać na kartach świątecznych, w kalendarzach wydawanych przez wydawnictwa na całym świecie, które współpracują ze związkiem. W Polsce sprzedażą kartek i kalendarzy z motywami malowanymi przez niepełnosprawnych artystów, takich dbaniem o rodzimych twórców zajmuje się wydawnictwo Amun z Raciborza, z którym współpracuje od początku działalności 1993 roku. Pan Stanisław Kmiecik jest znanym, wziętym malarzem. Swoje prace prezentuje zarówno na wystawach organizowanych przez wydawnictwo Amun, jak i na bardzo licznych wystawach indywidualnych w różnych miastach Polski, a także i za granicą. Często prezentuje sposób malowania przed publicznością. Z okazji 50-lecia istnienia Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami w konkursie malarskim spośród ponad 500 prac nadesłanych z 60 państw praca artysty zajęła trzecie miejsca, czego gratulujemy. Także jest to ogromny sukces twórcy związku, a mam i promocja. To jest ta praca, która jest na tak, nie chodzi to. Ja coś będę rysował. Dobrze, nie będę tak się dobrze. Cieszymy się, że Państwo są z nami. Cieszymy się, że Państwo są z nami. Witam Państwa bardzo gorąco. Witam Panią Burmistrz, Panią Ewę Gądek, Pana Burmistrza Kościchowskiego, Radnego Rady Miejskiej w Staszowie, a i wszystkich Państwa. Wystawa składa się, tak, pana Konrada też o koncercie za chwileczkę chciałem powiedzieć, a pana Konrada, jest pana Konrada Michała. Ale może najpierw skupię. Właśnie o tym chcę powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie będzie się składało z kilku części. Dwie pierwsze to wystawa w Galerii Wilnice. Są zaprezentowana część prac. Zaprosimy później Państwa do sali klubowej, piętro wyżej. Tam będzie też poczęstunek i też druga część prac. I oczywiście później zaprosimy na koncert finałowy w wykonaniu Konrada Michalaka. To teraz głos oddaję panu Tomaszowi Staszewskiemu, który tradycyjnie scharakteryzuje. Proszę Państwa, tu już z daleka widać i wprawia to w podziw, że pan maluje tak, to są obrazy, jakby normalnie powstały malowane rękami, ale nie tylko. One mają walory estetyczne, przede wszystkim są bardzo barwne, kolorowe i przede wszystkim niezaniedbana jest przestrzeń. W tych obrazach, które przedstawiają krajobrazy, jest niezaniedbana przestrzenność. Ale mało tego, jest po prostu, autor dba o jeszcze fakturę farby. Niektóre, tak jak na przykład ten nad panem, farba jest nałożona grubo, prawie tak jak płaskorzeźba. Można mu fajkę powiesić. Tak. Nie dość, że malowane to są pędzlem, to jeszcze są malowane szpachlą, czyli nożem malarskim. Ale co jest również bardzo ważne do przestrzeni, to pan dba również o sprawy światła. Tutaj światło buduje kolor,
tutaj światło tworzy kolor, ale jednocześnie obrazy te są pomimo światła jeszcze bardziej nasycone barwą, kolorem i dlatego one są radosne, bardzo optymistyczne te obrazy są. Szczególnie krajobrazy, bo tam jest, trzeba operować światłem i one są bardzo, bardzo optymistyczne. Widać również i szczegóły, kwiaty na łące, różne pokazane na w ogródku kwiatki. No i chodzi o to, że przede wszystkim trudność jest jeszcze następna. Nie tylko, że pan potrafi nogami namalować jako rysunek, jako kształt, ale przecież przy pejzażach trzeba oddać dobrze przestrzenność. A przy przestrzenności do malowania trzeba zazwyczaj odchodzić od obrazu dalej. Dlatego, żeby popatrzeć na dalszą odległość, żeby sprawdzić, ogarnąć całość obrazu. A tutaj są trudności, a pomimo wszystko tu przestrzeń w głębi jest dobrze oddana. Proporcje budynków są dobrze oddane. Przede wszystkim zmysłowa strona, piękna, takie jak jesienna pora roku, jest przepięknie malowana w całej tej orgii kolorów i zróżnicowana faktura, bo również faktura inna jest w tamtych obrazach, gdzie przedstawiają bukiety kwiatów na stole, gdzie nie ma pejzaży, w tamtym pomieszczeniu następnym, gdzie są malowane bardziej gładko, ale i tam jest dobre wyczucie, smak, po prostu smak dekoracyjny, dobre ustawienie dekoracyjne przedmiotów, kwiatów, jabłek, tam są elementy takie jak motyl, jak ptaszki. W każdym razie no jest to malarstwo radości, czyli widać po obrazach, że autor maluje to, co radosne i tak jakby był sam pełen radości. To tym bardziej jest właśnie ciekawe i tym bardziej jest pożyteczne, bo dlatego, że w ten sposób poprzez optymizm jeszcze zwiększa się autora pasja do malowania. A tu pasja do malowania i zaangażowanie widać po psychice autora, po żywym usposobieniu, jak on się do tego zabiera. To widać właśnie do tego malowania. Kolory są na przykład takie, że fiolety, błękity skontrastowane są z żółciami lub żółtymi brązami. Czuje się powietrze, czuje się przestrzeń, dale szerokie takie góry, a poza tym maluje też i obiekty, motywy, które są przybliżone, jak studnia czy przedmioty ustawione specjalnie. Tutaj na tych dwóch obrazach jest ładne ujęcie dekoracyjne. Kwiaty są, jak gdyby zdobią fragment pejzażu, mostku lub drzwi. W tamtym pomieszczeniu, jak już mówiłem, jest ładny układ tych kwiatów, ale wszędzie ta materia przedmiotów, czyli drzew i kwiatów jest przez pana wyczuwana bujnie. Jest tu bujność, nie tylko faktura, powierzchnia fakty jest zróżnicowana, szorstka, ale przede wszystkim jest bujność. Jest oddany ruch na przykład, tu na tym obrazie jest sposób ruchu oddany, że w ten sposób, że pokazany jest ukośnie zakomponowany obraz i te choinki, te drzewka jak gdyby spływały z tej góry, ale wszędzie jest ruch. Jeśli nie ma ruchu w kompozycji, to jest ruch światła. I światło tu się przesuwa, przenika i to wszystko się rusza. To wszystko żyje. Jest w tym obrazie dużo, w tych obrazach pana dużo życia. No nie mówiąc o tym, że jest mistrzostwo wykonania. Rysunek jest poprawny, chociaż pan bardzo słusznie nie przykłada wagi do zbędnych szczegółów. Tu są szczegóły namalowane, ale te, które są istotne. Żeby oddać układ dekoracyjny, na przykład kwiatów na łące, to są szczegóły kwiatów, bukieta, to jest podejście dekoracyjne. A resztę to jest światło, kolor. Dziękuję za chwilę uwagi. Musi mi pan to wszystko napisać. Słyszałaś Monika? Aha, jeszcze przywitajcie moją żonę. No, a tak, właśnie witamy. Bo jest taka sprawa, że to ona mi kazała wyprzedzać. Ja normalnie nie wyprzedzam, bo mam duży samochód, się boję. I dlatego cię nie spóźniłem. Chwilę wcześniej i była prawda, że faktycznie przyjedziecie dużo później.
Obawiała się. Ale nadrobiłem w lesie. Dobrze, proszę Państwa, witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Byliśmy tutaj ostatni raz... Trzy lata temu? Trzy lata. Bo mam pracę z 2013. Tak. Z Heniem byli. Tak. Za długą wystawę Amon. Pamiętam, że byliśmy. A dzisiaj jest moja i indywidualna. Myślę, że o mnie coś porozmawia, to znaczy poopowiada Monika. Ja tutaj rysuję. No mam takie żółte światło, jakie mam, no i coś bym nie kombinował, ale bardzo fajnie. Ale tu jest miło. Już się nie będę przeprowadzał. Słuchajcie, biorę się do roboty. Na górze jest wino. I ciasteczko. No tak. Także trochę to idźcie, to idźcie. Monika. Dużo zostało powiedziane, więc witam serdecznie, więc zastanawiam się, co mogę jeszcze Państwu dopowiedzieć. Pięknie o sztuce mówił tutaj Pan Tomasz. Pan Tomasz, tak? Przepięknie, więc ja tutaj w tej dziedzinie ja to widzę, natomiast nie umiałam tego nazwać. Jak się nie jest fachowcem w danej dziedzinie, to człowiek pewne rzeczy widzi, ale nie potrafi tego tak pięknie ubrać w słowa, jak to zrobił właśnie Pan Tomek. Natomiast co ja mogę powiedzieć? No, staram się robić dużo, nie siedzieć w domu. Też dużo powiedział Pan, który doskonale... Też Tomek? Pan Dominik, przepraszam. Pan Dominik. Więc w zasadzie, co mogę powiedzieć? Od tego czasu, kiedy byliśmy u Was, czy coś się zmieniło? Nie będzie. Myślę, że tylko na lepsze. Dalej robimy bardzo dużo wystaw, bardzo dużo spotkań. Staramy się robić nie tylko wystawy w domach kultury, w galeriach, czy też w miejscach przyjętych z szeroko pojętą kulturą związanych. Ale przede wszystkim spotykam się z dziećmi, z młodzieżą, ze studentami w placówkach oświatowych. Z przyjemnością się spotykamy z takimi smykami, bo uważamy, że najlepiej wspólnego bycia i najlepiej uczyć szacunku dla inności, czy też normalności właśnie od takich dzieci. Więc musimy się oswoić z tym, że każdy z nas jest jakiś i to właśnie jest fajne. Możemy wszystko realizować, możemy wszystko robić, jeśli tylko chcemy. Możemy zdobywać góry, możemy malować, nawet jeżeli nie mamy rąk czy nóg, czy też inne rzeczy, jeżeli mamy zapał i zdolności w tym kierunku. No i wydaje mi się, że Staś jest dowodem na to, że można i dojechać na czas i malować jak ludzie, więc tutaj tak to się dzieje. W międzyczasie mieliśmy kilka takich fajnych zdarzeń po wizycie u Was wcześniejszej, mianowicie Staś, bo to, że się udzielamy społecznie, no to na pewno wiecie, jak nie opowiem, teraz powiem, że staramy się znajdywać ludzi w takim samym położeniu, jakim jest Staś, więc spotykamy się z ludźmi niepełnosprawnymi, bez rąk również. Staś służy radą i wsparciem dla rodzin dzieci, które są w takim samym położeniu. Gdzieś na jednej z naszych wystaw poznaliśmy małego Stasia. Nie wiem, czy już wtedy żeśmy się poznali, czy jeszcze nie? Nie. Chyba nie, no ale jeszcze niedługo później. Ale znaczy jest materiał filmowy, które osoby widziały. Właśnie, poznaliśmy takiego małego Stasia. Gdzieś na jednej z naszych wystaw przyszła pani, powiedziała, że w Warszawie urodził się chłopczyk, znaczy dziecko się urodziło bez rączek. No my to chętnie się z nimi spotkamy. Byliśmy w Warszawie za jakiś czas, no i rzeczywiście rodzice się skontaktowali z nami. Ku naszej radości okazało się, że jest to chłopczyk, który miał 9 miesięcy i również miał na imię Staś, też urodził się bez rączek. I to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że dla rodziców szczególnie, bo wiadomo, że jak ktoś ma problem w domu, czy panu dowiedzieć się, jak postępować z dzieckiem, też się pan wszystkiego uczył od początku. To samo jak rodzice mieli. Nie było lekko. No nie było lekko. I dlatego fajnie jest mieć wsparcie ludzi, którzy mają taki sam problem, prawda? Czy taką samą sytuację, nie problem. Tak. I tutaj było to samo, że rodzice mogli korzystać z doświadczeń Stasia. A po młodym było świetnie widać już wtedy, a wydaje się, że dziecko 9-miesięczne to przecież nie rozumie, prawda? A wcale tak nie jest, bo jak rodzice coś podawali Stasiowi stopami, to się strasznie denerwował, bo wiedział, że mają ręce. A kiedy tak robił Staś, to był zachwycony i od razu wszedł z nim w interakcję, pięknie się bawił. Od tego czasu trwa ich przyjaźń, nawet reportaż powstał, i to nie jeden, o tej ich wspólnej przyjaźni, bo oczywiście mały Staś poza dużym
Stasiem świata nie widzi, więc jest jego... Nawet mnie a z tej radości, z tego szczęścia, jak przyjechaliśmy, mówi, rzeczywiście, słuchajcie, no nie wiedział, jak wyrazić emocje. Staś się położył na chwilę na łóżku, a młody się tak po nim przewracał. W końcu go z tego szczęścia ugryzł nogę, więc rzeczywiście tak było. No ale widzimy, że jest to potrzebne, nieraz zabieramy małego Stasia ze sobą na wystawy. Tak samo jak taką Martynkę, która się urodziła z takimi króciutkimi rączkami. Widzimy, że jest taka potrzeba, żeby dzieci mogły gdzieś mieć pokazany dobry przykład osoby dorosłej, która sobie radzi w takiej samej sytuacji. No i tak to robimy. Po tym filmiku, który gdzieś tam krąży w sieci o tych dwóch Stasiach, został też dostrzeżony przez twórców Klanu. Na początku wiedzieliśmy, że bohatera, którego stworzyli, to był stworzony na wzór Stasia. Pytam nas jakaś znajoma dzwoni, że mówi, czy jest jakiś u was nowy artysta, a mu nie, mówię, no nie, no nie ma, ale że jak zwykle w trasie to Staś kieruje, ja mam dużo czasu, więc zaczęłam szukać po internecie wiadomości. Okazało się, że rzeczywiście stworzyła takiego bohatera i nie gra go osoba niepełnosprawna, tylko aktor. Odnalazłam go, skontaktowałam się z nim na Facebooku. I rzeczywiście dowiedziałam się, że bo uderzyło mnie to w tym filmie, w odcinku, że bohater ma dziurawe skarpetki, tak jak Staś. Nawet niektóre kwestie, które mówił, to tak jakbym słyszała mojego męża albo siebie podczas jakichś tam spotkań. Siebie też? No siebie też, takie sformułowania jakby moje właśnie. I później zadzwoniłam do producentów i rzeczywiście okazało się, że oglądali wszystkie filmiki w sieci, gdzieś tam śledzą poczynania Stasia. I rzeczywiście ta postać powstała na wzór Stanisława, więc to było dla nas takie bardzo miłe i sympatyczne doświadczenie. Później Staś miał tą przyjemność, że nawet jego prace, takie te też są one i u was, brały udział w filmie, tworzyły dekoracje, nie wiem, chyba w galerii tej pani Rostor, pani Trojanowska. Znaczy pani Trojanowska, znaczy... Pani Trojanowska grała kobietę, która ma galerię i się koleguje, znaczy ma romans z tym malarzem. Tak. I miała w swojej galerii właśnie moje prace, a ja moimi stopami udawałem tego malarza. No, przeżony zdrowy facet. Ale co ciekawe, że ten aktor jest wysoki chłop i ma na pewno buty ze 46 numer. A ja mam 43 ledwie, no i to tak śmiesznie, bo taki, ale nic. A później druga sprawa była bardzo zabawna. Dobrze, że przyszedłem wtedy tam na plan w czarnych dżinsach, bo szybko mu załatwili nowe czarne dżinsy ze sklepu. Ja mu przeskórzałem spodnie, ciężko by było mu kupić. I chodziło o to, że właśnie ja robię stopami, on później gra, bo to jest odcinek kręcony cały czas. To nie jest tak, że kręcimy go kilka dni. To kręcą odcinki po prostu jeden dzień, tam kilka odcinków. Także byliśmy od rana do wieczora i powiem wam, że ciężka robota i to nasza widna telewizja. A ja tak sobie myślałem, Boże, uchowaj. Bo kazali mi namalować panią Trojanowską nagą. No, że on maluje jej akt. Mówię, Boże, no nie, no nie. No ale dobra, dostałem później jakieś zdjęcie, jak w domu to sobie narysowałem. Wcale nie była nago, siedziała w jakiejś takiej koszuli męskiej i to było całe szczęście. No i także taka sytuacja, ale dosyć zabawna. No, można się dużo nauczyć. Ale doświadczenie było. No właśnie, fajne. Pani Trojanowska się skolegowała z Moniką. Nawet chciała, żeby pani Monika była jej menadżerem. Tak się zwąchały dzieci. Nie, ja żadnego tego nie się nie bawimy, natomiast nie, ale mówię, że tak fajnie było, bo po prostu praca nad tym filmem to zabawna sprawa. Ja na przykład mówię do aktora, nie siedź tak silno, bo to fatalnie wygląda. On do mnie mówi, a jakbyś miał ręce z tyłu w spodniach, jakbyś siedział. A no właśnie, to on mnie znów czegoś nauczy. Chcesz iść malować w Stasie? To idź. Niech ci da kartkę. Kartkę. Aha, kartka jest. Chcecie malować dzieci? Ojej! Ojej! Ja nie! To jest jeden problem z posłanką. Ja jestem kartkiem. Nie potrzebna. Nie? Nie potrzebna. Dzieci sobie malują. Leci kartę. Dobra. Nie nogami, normalnie rysujesz. To są konkretne. Zobacz, musisz tam. Słuchajcie, zielone muszę wam zabrać, bo muszę poczekać. Wam oddam te rolowe. Proszę. Nie, tutaj masz kredę. Proszę. Zielone są moje. Bo muszę tutaj dokończyć. To jeszcze takie pisaki są. To są pisaki, które mają w środku farbę akrylową. Także trzeba począć. Nie chce się pisać, to musicie tak, właśnie staramy się robić dużo spotkań, dużo wystaw, jak widzą państwo, jak dzieciaki chcą malować, to również
staramy się, żeby takie te spotkania nie były sztuczne, nie były takie udawane, przepompowane, tylko żeby takie właśnie były swojskie. No i mam nadzieję, że nam się to udaje. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to oczywiście słuchamy. Chętnie odpowiemy na wszystkie w miarę możliwości. Zapraszamy do zadania. To te zielone kolory, co? Brzyna jest, brzy są fioletowe i różowe. Nie, to może najpierw. Szuki, dobra, to dobry dom. Dobra. Dobrze, zachęcam Państwa do zwiedzenia wystawy w tej pierwszej części, do rozmów z Panią Moniką, czy z Panem Możecie Stanisławem. Się częstować, słuchajcie, ja tu posiedzę, kiedy wyjdę. No. Na razie tu zostaniemy, za chwileczkę zaprosimy Państwa, mamy pana też zaprosimy tam i później na koniec. Także teraz tutaj w pierwszej części spisamy ustawę, do rozmowy zapraszam. Pamiętasz? Dobrze. I za chwileczkę do sali klubowej zapraszam. Jakieś pytania? Drodzy Państwo? Proszę, może pytania? Ja mam pytanie. Pan mówił o filmie, tak? O filmie. I mówił pan, że jedna telewizja, jeśli posiedzieliśmy temu panu, jak pan przyszedł w skórzanych spodniach, zmienić spodnie, a pan nie mówi. Że na tak, jak on miał? Nie, bo kwestia, która tańczy. No to dlatego na pożyczki są, dlatego były tańsze. No, ale jak pan był skórzany? Nie, ale nie był. Nie, bo myśmy się umówili. Chodziło o to, że mam na tym planie rysować, ale później się okazało, że moje rysowanie ten krótki to chyba czarny jest, ale nie jestem pewien. Bo chodziło o to, że jak się maluje na planie, to jest kiepski rysunek, bo to wszyscy łażą i... Jak sobie jest... A nie, ten czarny. Ten wszystko będzie teraz czarny. Każdy jest świetny, teraz już odpowiedzi. Tak, z żoną. Tak?
Jeszcze rana jest, chociaż grozi mi rozwodem. Grozi mi rozwodem, zawsze na wiosnę. Bo chcę studiować. A jak nie masz czasu studiować, to wiesz, musisz się zajmować biznesem. Ale chyba pójdzie znowu studiować. Psychologię, to jest ciekawe. Ja chciałem zapytać o taką rzecz praktyczną. Było mówione tutaj na spotkaniu, że pan przyjechał samochodem i pan prowadził ten samochód, prawda? Prowadzę nadal. Jak to się odbywa? Jak jest umocowana kierownica? Jak ten samochód jest w środku zbudowany? Znaczy, to jest samochód ze sklepu, on jest automatyczną skrzynią biegu, więc tu jest ten transmisja, bajkart, przód, tył, tam nie wiem, parking, tu jest gaz, tu jest hamulec, a tu jest kierownica. I tak jadę. Ona jest troszkę niżej niż w normalnym samochodzie? Nie. Chyba nie. Tylko, że ten samochód ma regulację taką. No, każdy teraz już ma regulację. Aha. To czas. Czyli jest tylko lekko przystosowany do potrzeb. No, już taki z fabryki wyszedł, no, automatyczne skrzynia biegu. To można tak powiedzieć, że to jest fabryczny. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Dziękuję.